Witam wszystkich po tej stronie Janek z Janek. Witam w kolejnym odcinku cyklu poświęconego wszystkim tym, którzy mają coś wspólnego z prawem jazdy. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam opowiedzieć o takich ostatnich pomysłach na usprawnienie egzaminu na prawo jazdy, tego całego również procesu szkolenia. No, od czasu do czasu trzeba powiedzieć, że media zaskakują takimi informacjami, że tutaj jakieś grono specjalistów wymyśliło bardzo interesującą zmianę w przepisach dotyczących ubiegania się o dokument zwany prawem jazdy. Ostatnio przeglądając internet trafiłem właśnie na taki pomysł. Pomysł dosyć świeży, miałby polegać na tym, żeby instruktor był bardziej zaangażowany w proces finansowania egzaminu. Dobrze usłyszeliście. Mianowicie miałaby być wprowadzona taka zmiana polegająca na tym, że za pierwszą i drugą próbę zdania egzaminu płaci zdający, kursant. Natomiast w przypadku niepowodzenia za trzecią próbę płaci instruktor. Chodzi o to, żeby instruktor bardziej przykładał się do nauki, do przekazywania wiedzy. No i gdyby się nie przykładał, gdyby jego tutaj próby uczynienia z kursanta kierowcy spełzły na niczym, no to właśnie ten instruktor miałby finansowo odpowiadać, no oczywiście w ograniczonym zakresie, ale jednak musiałby wyłożyć pieniążki na tą trzecią próbę zdania egzaminu. Moim zdaniem jest to bardzo głupi pomysł, pomysł, który idzie w kierunku podwyższania ceny za kurs, jednocześnie ogólnie zwiększa koszty samego egzaminu. Oczywiście, jeżeli ktoś miałby zajrzeć do statystyk, to pewnie stwierdziłby, że za pierwszym i drugim razem zdaje na pewno mniej niż 50% kursantów. Niemniej jednak ciężko przekładać cały ten wysiłek egzaminacyjny na tylko jedną osobę. No to na podobnej zasadzie można by karać, powiedzmy, nauczycieli, którzy przygotowują do przedmiotów maturalnych w przypadku, kiedy uczeń nie zdaje egzaminu. No, mówiąc szczerze, tutaj dokonano takiego uproszczenia, wysuwając ten pomysł związany z odpowiedzialnością instruktora, uproszczenia polegającego na tym, że musimy znaleźć jakiegoś winnego. Obawiam się, że takie szukanie winnego za wszelką cenę jest taką chorobą wszystkich osób decydujących o tym, jak ten egzamin na prawo jazdy ma wyglądać. No i ta choroba, myślę, już tak trwa co najmniej od lat 90. Ciężko naprawdę uświadomić osoby decydujące o tym, jak ten egzamin powinien wyglądać, jak powinien wyglądać również egzamin wewnętrzny podczas kursu na prawo jazdy. Ciężko je uświadomić na temat tego, o co tak naprawdę chodzi w tym egzaminie i o co tak naprawdę chodzi w prowadzeniu samochodu. Jeżeli sprawimy, że posiadanie prawa jazdy będzie czymś elitarnym, czymś nieosiągalnym, to na pewno nie poprawimy jakości prezentowanej przez kierowców na polskich drogach. Na pewno nie spowodujemy, że prawo jazdy będzie bardziej dostępne. Za to na pewno, utrudniając zdobycie prawa jazdy, podwyższając cenę kursu, sprawimy, że ludzie będą się po prostu bać zdawania egzaminu. Jakaś część z nich pewnie będzie jeździć bez uprawnień, bez prawa jazdy, a pewnie jakaś część machnie ręką i zrobi te prawo jazdy zupełnie w innym kraju.
No więc tutaj można powiedzieć w kategorii no, takiej tragiczno-komicznej, bo jeszcze nie wiadomo, czy ten pomysł komuś nie wpadnie do głowy, mam na myśli ten pomysł z odpowiedzialnością instruktora. Można powiedzieć w kategorii tragiczno-komicznej, że mamy kolejny przykład głupiego pomysłu, który być może zyska uznanie osób decydujących o tym, jak ten egzamin ma wyglądać, może nie. Natomiast na pewno nie idzie to w dobrym kierunku. Osobiście liczę na to, że kiedyś dożyjemy czasów, gdzie egzamin będzie polegał po prostu na umówieniu się z licencjonowanym egzaminatorem i przejechaniu pewnego odcinka drogi w celu upewnienia się, że ta osoba, która ubiega się o prawo jazdy, rzeczywiście jest zdrowa na ciele, na umyśle, potrafi myśleć i nie jest po prostu drogowym chamem. Moim zdaniem i tak obecny sposób zdobywania prawa jazdy jest już zagmatwany, wymagający obowiązkowych kursów, obowiązkowych przygotowań. Może warto byłoby zaufać ludziom, zaufać ich chęci zdobycia prawa jazdy, zdobycia wiedzy i pozostawić im wolną drogę co do przygotowania się do samego egzaminu. No i takie eksternistyczne egzaminy pozbawione konieczności przechodzenia tych obowiązkowych kursów, myślę, że byłyby najlepszym pomysłem. Tutaj jeszcze trzeba by dopracować sam przebieg egzaminu, jakieś ramy tego egzaminu, ale to jest na pewno ta droga, jaką powinni podążać urzędnicy, osoby decydujące o tym, jak ten egzamin, jak ogólnie proces zdobywania dokumentu, jakim jest prawo jazdy, powinien wyglądać. Moi drodzy, to wszystko w tym krótkim materiale. Bardzo Wam dziękuję za wsparcie. Do zobaczenia już wkrótce. Pozdrawiam, Janek Zianek.